działa poprzez wydarzenia i osoby. Okoliczności życia, wydarzenia, spotkania z ludźmi, których stawia na naszej drodze, nie są dziełem przypadku, ale są słowem Boga skierowanym do każdego z nas. Doświadczenie Kościoła pokazuje na przykładach wielu świętych, że choć różne drogi życiowe prowadzą do świętości, dochodzi się do nich zawsze drogą krzyża, wyrzeczenia się siebie, miłości, miłosierdzia i służby. Wskazując na osoby święte, Kościół ukazuje nam wzór postępowania w różnych sytuacjach życiowych. Jak pisał święty Grzegorz Wielki Papież, życie świętych, życie dobrych jest dla nas żywą lekcją. I właśnie dzisiaj w naszej parafii szczególny dzień. Oto na zakończenie roku świętego brata Alberta, obchodzonego z okazji 100. rocznicy jego przejścia do nieba, przeżywamy wprowadzenie relikwii świętego Alberta Chmielowskiego i świętego Rafała Kalinowskiego oraz poświęcenie obrazu przedstawiającego postaci dwóch świętych. Łączenie obu postaci, tych dwóch naszych świętych rodaków, nie jest dziełem przypadku. Już za życia połączyła ich miłość do ojczyzny, wyrażona udziałem w stanie styczniowym, za co obaj zapłacili wysoką cenę. Józef Kalinowski, późniejszy ojciec Rafał, 10-letnią katorgą syberyjską, na którą zamieniono mu karę śmierci. Adam Chmielowski, późniejszy brat Albert, kalecki. Potem połączyło ich życie zakonne, służba Bogu i bliźni oraz głęboka przyjaźń, która przejawiała się we wzajemnych odwiedzinach, czy to w Czernej, gdzie ojciec Rafał był przeorem, czy to w Krakowie, czy w Blisku, co jest przedstawione na naszym obrazie. Obaj służyli ludziom. Jeden zabiegając o dach nad głową i chleb dla bezdomnych, drugi zwłaszcza z posługą konfesjonalną. Obaj byli przekonani, że źródłem miłości jest Bóg, a miłość bliźniego wypływa z miłości do Boga i jest jej owocem. Obaj żyli na przełomie XIX i XX wieku, niezwykłych czasów. Były to czasy wielu wybitnych postaci i świętych. Józef Kalinowski był 10 lat starszy od brata Adama Chmielowskiego i zmarł 9 lat wcześniej. Albert kanonizowany w 1989 roku, Rafał 2 lata później. Szczególnie jednak wiele zawdzięczał brat Albert swoim spotkaniom, może nielicznym, niezbyt potwierdzonym źródłem, ale przecież stara tradycja o tym mówi i trzeba tę tradycję przyjąć z uszanowaniem. Spotkania z Rafałem Kalinowskim. To właśnie dzięki Rafałowi Albert poznał wielką duchowość, mistykę świętego Jana od Krzyża. Pisma tego świętego towarzyszyły mu wszędzie. Wiele tekstów sam osobiście przetłumaczył, zwłaszcza ostrożności świętego Jana od Krzyża. Przez długi czas uważał, że one wystarczą za całą reguł. Jak pisał, od zachowania tych reguł duchowych wszystko zależy. To wszystko, co Jan od Krzyża nazywa nocą w życiu wiary, tłumaczyło mu jego własne, osobiste doświadczenia życiowe. Tak zresztą jak i Rafał przeżył swoje lata młodzieńcze, będąc obojętnym religijnie, a potem przeżył nawrócenie. Noc wiary, noc duchowa, trudne doświadczenia związane w przypadku brata Alberta z chorobą depresji.
I tak można, nie można brata Alberta zrozumieć bez świętego Jana od Krzyża, Teresy od Jezusa, Ignacego Loyoli oraz Wincentego a Paulo. Święci wychowują świętych. Widzimy to również na przykładzie naszych świętych. Rafał jeszcze jako Józef Kalinowski był wychowawcą Augusta Czartoryskiego w Zielcu Salezjanina, beatyfikowanego przez Jana Pawła II w 2004 roku. A brat Albert kształtował duchowość siostry Bernardyny Jabłońskiej, którą Jan Paweł II beatyfikował dokładnie 30 lat temu w Zakopanem. Moi drodzy, wpatrując się w świętych Alberta i Rafała, warto podkreślić, że ich miłość do ojczyzny, głęboka miłość do ojczyzny, patriotyzm i miały w sobie miks z nacjonalizmu, ciasnego nacjonalizmu, wywyższanie się ponad inne narody. Rafał był uważany za apostoła jedności. Interesował się wszystkim, co mogło zmierzyć prawosławne z katolicyzmem. Maryi widział tę, która prowadzi do prawdziwej jedności serc wszystkich chrześcijan. Wiemy również o przyjaźni brata Alberta z metropolitą grecko-katolickim Andrzejem Szeptyckim. To właśnie jego poprosił brat Albert o rekolekcję w schronisku dla braci na Kazimierzu. To Szeptycki namawiał brata Alberta, aby skończył obraz Encechowy, który zresztą potem był własnością metropolity i znajdował się w jego zbiorach. W swoich wspomnieniach metropolita Szeptycki wspaniale scharakteryzował brata Alberta. Pisał tak. Był on olbrzymy w porównaniu z nami. Jego życie musiało być bardzo czyste, kiedy jego dusza, jego umysł mógł być tak wiernym odbiciem chrystusowej nauki. Ta dusza była dziwnie daleko od wszystkiego, co można nazwać wykrętem, udawanym, fałszem czy nieprawdą. Była dziwnie szczerą jak złoto. Prawie bym powiedział przezroczystą. Można w niej było wszystko zobaczyć. On nic nie krył, nic nie zasłaniał, chyba cnoty swoje. Był takim artystą w swych pojęciach, że był i wielkim artystą w swym życiu. Jego cnota tak stała się jego naturą, że w niej nie spostrzegało się długoletniej pracy. Tak jak w bardzo wielkich arcydziełach sztuki, artyzm jest ukryty pod prostotą i naturalnością, której nikt nie domyśla się olbrzymiej pracy i olbrzymiego talentu. Brat Albert szedł drogami tak niezwykłymi, że każdy musiał powiedzieć sobie, patrząc na jego robotę, tymi drogami tylko Duch Boży może człowieka prowadzić. Podczas beatyfikacji brata Alberta i Rafała Kalinowskiego święty papież Jan Paweł II mówił tak, zakończmy jego słowami naszym rozważaniem. Oby te wspaniałe postaci zawsze ukazywały drogę do tej świętości, która jest powołaniem każdego w Jezusie Chrystusie. Oto dwaj uczniowie boskiego mistrza, którzy w pełni odkryli na drogach swego ziemskiego pielgrzymowania miłość Chrystusa i którzy w tej miłości wytrwali. Świętość bowiem, mówił papież, polega na miłości. Świętość jest szczególnym podobieństwem do Chrystusa. Jest podobieństwem przez miłość. Poprzez miłość trwamy w Chrystusie. Tak jak On sam przez miłość trwa w Ojcu. Ojciec Rafał i brat Albert osiągnęli szczyty świętości na drodze miłości. Nie ma innej drogi. Święty brat Albert, przez posługę najbardziej skrzywdzonych i opuszczonych, stał się bratem wszystkich ludzi. Przez jego wstawiennictwo módlmy się za ludzi dręczonych przez wojny i konflikty, którzy uciekając chcą chronić własne życie i życie swoich dzieci,
aby mogli znaleźć pomoc wśród innych narodów, a nie gorzkujące z odrzucenia. Ciebie prosimy. Święty Rafał Kalinowski modlił się. Boże, jakim skarbem obdarzasz tych, którzy w Tobie ufność pokładają? Panie, wskaż drogę życia młodym ludziom według rad ewangelicznych i daj im odwagę, aby poszli za głosem Twojego powołania także z naszej parafii. Ciebie prosimy. Cieszę, że dzięki usilnym staraniom księdza proboszcza
To dokonuje się właśnie w trwającym jeszcze roku świętego brata Alberta jako takie domknięcie i owoc tego czasu. Cieszę się tym bardziej, że jak wiem, w tej parafii jest żywa pamięć o świętym bracie Albercie. Tutaj zrodziły się kiedyś powołania albertyńskie. Tutaj też są relikwie świętego ojca Rafała Karnowskiego. A jak wiem, tych świętych łączyła duchowa bliskość ze życia. Cieszę się, że teraz tutaj spotykają się w tym kościele w znaku relikwii. Chciałam bardzo podziękować księdzu proboszczowi za przygotowanie tej dzisiejszej uroczystości, za niezwykłą radość i entuzjazm, który też się nam udzielał. Bardzo dziękuję wszystkim kapłanom za sprawowaną Eucharystię, ojcu prowincjowi za przewodniczenie, ojcu rektorowi za słowo i wszystkim, którzy włączyli się w to nasze dzisiejsze świętowanie. Bardzo dziękuję dzieciom za piękne przedstawienie, które nas wprowadziło w życie świętego brata Alberta. Dziękuję służbie liturgicznej, grupie maryjnej, scholi i wszystkim za dar wspólnej modlitwy ze świętym bratem Albertem. Głęboko wierzę, że obecność relikwii świętych sprawia, że ci święci stają się nam bardziej bliscy i bardziej dostępni. I życzę właśnie, by święty brat Albert stał się takim bliskim, duchowym przyjacielem i orędownikiem u Pana Boga. Wiemy, że jego życie nie było proste, że było naznaczone i stratą najbliższych, i kalectwem, i duchowymi zmaganiami, i ciemnościami, ale też było to zawsze życie człowieka wiary, który szukał Pana Boga, który pozwolił Panu Bogu przeprowadzić się od sztalów malarskich, od salonów, aż do krakowskiej ogrzewalni, do tych, których inni nazywali nędzarzami, a on w nich widział swoich braci, widział w nich zagubione Boże dzieci i postanowił ich ratować. Święty brat Albert to taki święty, który dużo w życiu przeszedł i wiele rozumie. Życzę więc, żeby on wspierał każdego z nas w naszej ziemskiej wędrówce do Pana Boga, by wypraszał moc wiary i ufności w Bożą opatrzność, by wspomagał w trudnościach, by umacniał we wszelkich czynach miłosierdzia i także, żeby pomnażał dobroć, która jest w naszych sercach, a która jest nam tak na co dzień bardzo potrzebna, jak poprzednich lat. Chciałbym powiedzieć, że też bardzo cenię sobie te dwie wielkie postaci świętego brata Alberta, świętego Rafała Kalinowskiego. W pierwszym miejscu przede wszystkim za to, że byli ludźmi odważnymi, ludźmi poszukującymi i ludźmi stawiającymi sobie pytanie o sens życia. To poszukiwanie, te pytania doprowadziły tak jednego, jak i drugiego do odkrycia głębokiej wiary, sensu wiary i spotkania z Bogiem żywym. To spotkanie z Bogiem żywym, miłującym, zaowocowało tak w życiu świętego brata Alberta, jak i Rafała Kalinowskiego, mojego współbrata w zakonie, konkretnymi życiowymi wyborami. Wiem, święty Rafał, który zostawia swoją karierę zawodową, jest gotów oddać siebie samego, całe swoje życie na służbę Bogu i otwiera przestrzeń, może lepiej powiedzieć, w nim otwiera się przestrzeń na tych, którzy są najbiedniejsi, najubożsi i służy im całym sobą pośród wielorakich zmagań. Podobnie też w życiu świętego Rafała, który po swoich doświadczeniach, zmaganiach z wiarą wybiera radykalną służbę Bogu. Przyczynia się do odnowy zakonu karmelitów bosych w Polsce i poprzez konkretną formę posługi, przede wszystkim
w sakramencie pokuty i pojednania wielu ludzi połączył z Bogiem. Był znanym, cenionym, szanowanym spowiednikiem, który rozumiał ubóstwo, nędzę moralną człowieka i miał to Boże spojrzenie w sobie, dzięki któremu widział piękno i dobro w drugim człowieku. Tak jak święty brat Albert Chmielowski. Bardzo się cieszę, że ci dwaj święci w tę adwentową niedzielę przed Bożym Narodzeniem zagościli w tej parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Górnych Słopnicach, że są tutaj ich relikwie, że jesteście zaproszeni, by tych świętych jeszcze pełniej poznać, by korzystać z ich pośrednictwa przed Bogiem. Oczywiście te wielkie wydarzenia dokonują się też przez pośrednictwo osób. I tu słowo wdzięczności w kierunku księdza proboszcza Stanisława. Pańskie będzie błogosławione. Módlmy się. Panie nasz Boże, nikt nigdy nie oglądał Ciebie. Uczynił to dopiero Syn Twój, Jezus Chrystus. On jest obrazem Twoim, odblaskiem Twojej chwały i odbiciem Twojej istoty. Prosimy Cię, pobłogosław ten obraz świętego Rafała i świętego brata Alberta. Spraw, abyśmy stale wpatrując się w Chrystusa, naśladowali przykład Jego życia i starali się coraz bardziej do Niego upodobnić, aż ujrzymy Go kiedyś twarzą w twarz, tam, gdzie z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.